Hej, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj pogadamy o kosmetykach, moi drodzy. Ja wiem, nie jestem najlepszą specjalistką w tym temacie, ale przez jakiś tam ostatni czas miałam parę takich fajnych spotkań z fajnymi produktami. Nie wszystkim mogą pomóc, ale pomogły mi. Moi drodzy, oficjalnie jestem skończonym debilem, bo podczas nagrywania zapomniałam wyłączyć muzykę, która mi grała w laptopie. Dlatego dzisiaj rezygnuję z dodawania muzyki w edycji i będzie sobie brzdękał w tle, także... Jestem dzisiaj na surowo, żeby wam pokazać, że no, nie ściemniam. Mamy, słuchajcie, trzy kategorie, mamy cerę, mamy ciało, mamy włosy, więc lećmy z tematem, bo bateria coś dzisiaj nie bardzo chce ze mną współpracować. Pierwsza rzecz z brzegu. Moi drodzy, Avon Nutra Effects. Odżywczy krem do twarzy z masłem shea i naturalnymi olejkami dla cery normalnej i suchej. Ten kremik jest, moi drodzy, na rano. Jest on jednym z tych gęstszych, takich trochę tłustych kremów, co jest moim zdaniem na plus, bo czuję to niesamowite nawilżenie twarzy z samego rana, co jest mi okropnie potrzebne. Dalej mamy kolejny kremik, jest to L'Occitane. Krem koncentrat mleka, tak to się nazywa, z migdałami. No i tak samo, no jest to taka konsystencja, troszeczkę taka tłuściutka, ale jak nałożycie troszeczkę mniej, to naprawdę szybko się wchłania, jest skóra odżywiona i pięknie pachnie, tak samo jak ten krem wcześniejszy. Dalej lecimy dalej, moi drodzy. Kto nie ma problemu z jakimiś tam niedoskonałościami, które trzeba zetrzeć z mordy? I mamy tutaj na przykład skrób The Beauty Depth, odświeżający skrób do twarzy z wodą kokosową i aktywnym węglem. Jest to po prostu skrób, najzwyczajniejszy w świecie, ale jest to skrób taki troszeczkę delikatniejszy, bo kawałki, które się w nim znajdują, nie są takie twarde i takie totalnie chamskie, że ci jeżdżą po twarzy jak papier ścierny. Jest to taki delikatny skrupik, że nie podrażnia aż tak tej twarzy, ale jednak coś z niej schodzi, co nie? Moi drodzy, coś na lato. Jest to, moi drodzy, aloes Stop Walu, troszeczkę tańszy, ale też działa. Jak macie na przykład jakieś ranki, pieczenie na skórze, jakieś wrażliwe miejsca, spaloną skórę po opalaniu, jak to wiadomo, Japonia. Taki aloes mi zawsze pomaga. Także warto mieć taki produkcik gdzieś tam przy sobie. Oczyszczanie, moi drodzy. Tutaj mamy oczywiście klasycznie Avon. Piankę, o której wspominałam już w poprzednim filmiku. Oczywiście zapraszam na poprzednie filmiki. Tutaj mam właśnie piankę, która została w moim tej zbiorze. Jest to pianka oczyszczająca przeciw trądzikowi z ekstraktem z pszenicy i witaminą E. No jest to pianka, która fajnie oczyszcza cerę, ale tak jak mówiłam w poprzednim filmie o pielęgnacji twarzy, strasznie tą cerę spina. Cera jest na tyle oczyszczona, że aż spina tą cerę, dlatego trzeba coś na nią nałożyć potem. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o cerę. Najlepsza rzecz na świecie w dalszym ciągu jest to Clear Skin Professional by Avon. Jest to kuracja na noc z zielonej herbaty. Redukuje czerwone miejsca, wyrównuje tą cerę, wygładza, nawilża. To jest chyba najlepszy krem, jaki spotkałam w swoim życiu i ja nie potrafię się bez niego obejść. Moja cera bez tego kremu po prostu jest nie do życia. Druga rzecz, ciało, moi drodzy. Mam tutaj taki fajny balsamik z Eveline z trawą cytrynową. Ten balsam jest o tyle fajny, że ma fantastyczny, odświeżający zapach. Do tego szybko się wchłania. Ja mam ostatnio tak, że jak golę nogi, to mam strasznie suchą cerę na nogach, że mi się wszystko do tych nóg haczy. To jest tragedia. Ale ten balsam za każdym razem daje mi takie ukojenie, odświeżenie i takie uczucie zimna, co jest coś niesamowitego. Nie wiedziałam, gdzie to wsadzić. Ja nigdy nie mam najlepszych stosunków z perfumami, bo praktycznie nigdy ich nie mam. Avon Far Away Beyond jest to bardzo ładna perfumka. Troszeczkę słodkawa, ale jest w niej troszeczkę takiej pikanterii. Bo nie jest ona aż tak on your face, tylko jakoś tak ładnie ze sobą te zapachy współgrają. No jest to po prostu perfum. Dalej mamy, słuchajcie, kremik do rąk. Z naszej cudownej francuskiej firmy L'Occitane.
ale jest to, moi drodzy, krem do rąk z masłem Shea 5%. On jest o tyle ciekawy, że jak go nałożycie na rękę, to on wygląda jak bita śmietana. Jest to, moi drodzy, edycja świąteczna i się totalnie zakochałam w tym zapachu, jak tylko weszłam do sklepu. Tutaj też pisało, że ma zapach figi z nutką zapachów leśnych i coś w tym jednak jest. Jest to taki zapach ciepły, kojarzy mi się właśnie ze świętami, z Bożym Narodzeniem. Cały czas go używam, dlatego no jest na wykończeniu, ale bardzo fajnie nawilża, naprawdę. I ostatnia kategoria, włosy, bo no, możecie porównać, że włosy wyglądają ostatnio lepiej niż wcześniej. Na pewno już słyszeliście, bo jest to od wielu lat bardzo, bardzo popularny produkt. Garnier Fructis wygładzająca maska. Tu mamy akurat makadamię. I jest to seria Hair Food. Tutaj mamy akurat maskę do włosów suchych i niesfornych. Moje włosy są chodzącym sianem. Są chodzącym sianem, one się strasznie puszą i wygląda to po prostu strasznie, zero blasku, nic. Ale widzicie, że dzisiaj mi się jakoś tak pięknie układają. Są lśniące, odżywione. Wcześniej z tej serii miałam też banana, bo pamiętam, że wtedy farbowałam włosy, wychodziły mi one garściami. To był najgorszy okres dla moich włosów. I pamiętam, że wtedy ta maseczka też mi fantastycznie pomogła. Także no temu zawsze ufam. Co ciekawe, ta maseczka ma aż 3 sposoby użycia. Jako odżywkę, maskę, jako pielęgnację bez spłukiwania. Ja osobiście traktuję to jako odżywkę. Gdzieś tam ją sobie nakładam na mokre włosy. Troszeczkę je tam potrzymam, 3 minutki. Dalej mamy tutaj olejek z yuzu od firmy Uena. Jest to olejek, który świetnie odżywia suche włosy i tragiczne końcówki. Przeczytałam nawet na stronie, że ten olejek ma aż 4 zastosowania. Pielęgnację do stylizacji, jako maska i nawet do masażu. Masażu głowy. Ja ten olejek nakładam przed suszeniem, na same tutaj końcóweczki, bo one wyglądają o wiele lepiej. Przedostatni produkt. Mamy tutaj naszą francuską firmę po raz kolejny. L'Occitane. Serum przeciw puszeniu się do włosów zniszczonych i niesfornych. Zapobiega puszeniu się, chroni przed ciepłem do 230 stopni Celsjusza i wygładza włosy. W składnikach mamy wypisanego słonecznika, jojobę i aminokwasy owsiane. Podczas kiedy kupowałam ten kremik świąteczny, o którym wcześniej mówiłam, to gościu mi tak z dupy totalnie polecił właśnie to serum. Bo zauważył, że moje włosy są strasznie sianowate, są totalnie napuszone i nie da się z nimi żyć. I mi od razu zaproponował to. Nałożył mi tylko troszeczkę tutaj na włosy i ja widziałam totalną różnicę. Ja to serum nakładam oczywiście od nasady, bo oni czasami stoją tutaj, nawet tutaj przy czubku głowy i wyglądają jak krzak na głowie. Dlatego ten preparat nakładam też tak troszeczkę, tak tylko ciupinkę tutaj na czubku i jedziemy tutaj po całej długości włosów. Nie za dużo, nie za mało. I potem suszymy i włosy wyglądają tak. Ten preparat nie jest na elektryzowanie się włosów. Jeżeli znacie jakiś preparat na elektryzowanie się, please, please ratujcie, nie? I ostatni produkt, który wzięłam tak dość spontanicznie, bo w sumie go nie zawarłam w scenariuszu, jest to po prostu igiełka do włosów, która powinna funkcjonować jak lakier do włosów. Ale tak naprawdę to jest mgiełka, która chroni przed ciepłem, czyli podczas suszenia, podczas prostowania włosy nie są aż tak podatne na zniszczenie, tak? Ja ten spray przed suszeniem nakładam sobie tylko tutaj na czubek głowy, bo jak już mówiłam, krzak. I tak troszeczkę sobie tutaj rozcieram. I jak wysuszę te włosy, to tak jak mówię, widzicie tu krzak? Bo ja nie. Także jest to, jeżeli mieszkacie w Japonii, bo jest to japońska mgiełka, jedna z najtańszych, ale działa dobrze, nawet bardzo dobrze, także mogę Wam to polecić, jeśli mieszkacie w Japonii i nie chcecie wydawać pieniędzy na jakieś niesamowicie drogie kosmetyki jak ja, to jest coś fajnego. I to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Mam cały czas jedną kreskę baterii, ale jeszcze się trzyma, także jeszcze może zdążę się pożegnać. Moi drodzy, zapraszam Was na mojego Instagrama, lata 30, mam ładnego pieska, czytam dużo książek, Big Time Rush, bardzo wiele ciekawych rzeczy, coś tam czasami z Wami pogadam, robię live'y. Także jeżeli byście chcieli, a jak na razie ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego tygodnia i widzimy się jak zwykle za tydzień w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i na razie!